Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Elite Detailer i ich cleaner do skóry, który, tak jak widziałeś, nie zabrał nic. Kompletnie. Kompletnie nic nie zrobił. Piana jest bez rewelacji tak naprawdę. Poślizg też, piana szybciutko znika. Domywanie, tak naprawdę ja nie zauważam, żeby się cokolwiek zmieniło. Nic. Kompletnie naprawdę nic. I żeby nie być takim gołosłownym, że on nic nie zbiera, przynajmniej u mnie na moich skórach, wskoczyłem z innym produktem. We'll be right back.
No myślę, że chyba różnica jest spora. Widać, który zawodnik jak zebrał. Fakt, że tu pH jest 7, tam jest pH 12, no ale wiadomo, że to pH też nie jest wyznacznikiem domywania. No ale jest ostrzejszy, agresywniejszy tamten produkt i jest tańszy o niebo. I nie jest to RRC. Co do tego produktu. Zapach, słuchaj, zapach jest taki, kurczę, no on idzie w zasadę, on coś udaje. Stara się być takim przyjemnym zapachem. Nie jest zły, nie jest zły. No, nie męczy tak mocno, naprawdę nie męczy. W aucie myślę, że po dłuższym czasie miałbym go dosyć. Wolę jednak cleanery, które nie pachną w ogóle. Mając wyjęte fotele, jeszcze da się tym pracować, ok. Nie męczy ten zapach tak bardzo. Co do samego produktu. Nie, tak naprawdę no, mnie nic nie wnosi. Jak dla mnie, tak naprawdę. Kurczę, jak dla mnie produkt nic nie wnosi. Domywanie jest naprawdę słabiuteńkie. Ja ten produkt widzę troszeczkę inaczej i myślę, że tak go będę używał. Do tej pory miałem inny produkt, jeżeli chodzi o bieżące czyszczenie skóry. Ja tego zawodnika widzę do takiego, nawet nie odświeżenia, zebrania kurzu. Na pewno nie ruszę zabezpieczenia, tak jak widać, mojej skórze nic nie zrobił przy szczotkowaniu, więc fibra, powiedzmy choćby nawet kierownicę. Choćby nawet kierownicę po trasie, powiedzmy robić sobie 600 km, wiadomo, że te dłonie się troszeczkę pocą, kierownica zaczyna się robić tłusta. Ten zawodnik będzie fajny pod tym względem, na mikrofibrę przetrzeć sobie takie bieżące mycie. I tak tego zawodnika widzę. Wtedy ten zapach tak naprawdę nie męczy. Nie męczy, nie wkurza. Nawet bym powiedział, że po takim użyciu jest całkiem fajnie. No, można powiedzieć, że jest całkiem przyjemnie wtedy. No nie jest to, nie są to fiołki. Nie jest to zapach skóry. I tak go widzę właśnie. Do takiego bieżącego czyszczenia i tu się sprawdzi. Bo już przecierałem skórki i jest całkiem przyjemnie. Nie zbiera zabezpieczenia. Zbiera tylko ten taki, powiedzmy, pierwszy, delikatny, bardzo delikatny osad, ewentualnie gdzieś go punktowo, powiedzmy, tam coś nam na skórkę kapnęło i szybciutko pyk, pyk, pyk sobie przecieramy tym produktem. No dobrze, moją subiektywną opinię znasz na temat tego produktu, słabiuteńko, no niestety domywanie, tutaj nie możemy mówić o konkretnym domywaniu, że zgarniesz sobie go na szczury i lecisz z tematem. Nie rozumiem tutaj tego, żeby spryskać na powierzchnię i czy... za pomocą spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię. Raczej bym się nie odważył. Ja osobiście, jeżeli chodzi o szczotkowanie, to tylko z pianowniczki. Wiadomo, stabilna piana, lepiej się czyści. No, psikając sobie tym na fotel, wiadomo, że to nam się może też gdzieś na tapicerkę, na plastiki, ewentualnie na kokpit, jeżeli chciałbyś to na przykład aplikować na kierownicę. Więc zdecydowanie mikrofibra przecieramy i tak widzę ten produkt. No dobra, myślę, że więcej nie będę Cię męczył, jeżeli chodzi o ten produkt. Moją subiektywną opinię znasz. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!